w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Adrian Kurek ze mną przed Armia Fight Night Special Edition. Zwarty i gotowy po ważeniu. Jak nastrój przed jutrzejszą bitwą? No na tą chwilę to jest dobrze, aby jutro nie było gorzej. Wolałbym, żeby było dzisiaj stres, trema, wszystko, żeby jutro przeszło. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj dopadnie. Przemyślę kilka spraw i jutro wyjdę z czystą głową. Można byłoby się spodziewać po zawodniku, który ma 10 zawodowych walk, że ten stres gdzieś już przechodzi do porządku dziennego. Natomiast nawet mistrzowie z większą ilością walk mówią, że ten stres zawsze się pojawia. Czy ty czujesz go bezpośrednio przed walką, czy już w trakcie obozu przygotowawczego? Jak to wygląda u ciebie? Znaczy, no myślę, że każdy będzie miał zawodnik stres, bo to tak naprawdę to jest takie wyjście do klatki, jeden na jeden wychodzimy i nikt nic nie pomoże, musimy swoją robotę zrobić, czyli stresu żaden zawodnik chyba nie uniknie. Tylko po prostu kwestia, jak sobie z nim poradzimy, czy to będzie dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, czy w dniu walki. Ja na przykład miałem dwa dni temu taki troszeczkę dzień takiego załamania. Chyba do głowy mi dopiero przyszło, że stoczy się ten pojedynek. No i miałem chwilę takiego stresiku. No i myślę, że to się jutro nie pokaże, że to minęło i że już będzie jutro w porządku. No zobaczymy do dzisiaj. Pierwsze ważenie wyszło, drugie ważenie wyszło elegancko, czyli nie było stresiku, to aby tylko jutro się nie pomyli ze stresem i będzie dobrze. Ciężko było zejść do tych 77 kg tym razem, jak to przebiegało? No pierwszy raz w ogóle stylu zrzucałem, bo zazwyczaj to miałem na co dzień 80 kg, nigdy nie miałem więcej niż 80 kg, teraz miałem 82-83, troszeczkę złapałem. No to do 77, no zbiłem tej wody trochę, bo to tam na wodzie trochę złapałem. No też mniej, znaczy może mniej, nie to, że mniej roboty robiłem, ale już wiekowo już mam prawie 4 dychy na karku, no to też to spalanie jest całkiem inne. Już trzeba się pilnować bardziej. No i nie, bez żadnego problemu. Myślałem, że będzie gorzej. Zrzuciłem moment i zobaczymy teraz. Najedzony, wszystko będzie, jutro się przyśpimy i myślę, że będzie gitara. Zawsze pałam dużym szacunkiem do zawodników, którzy wychodzą do walki z młodszym rywalem, żeby gdzieś uciąć nosa tej młodej krwi, no bo Karol Skrzypek, młodszy od ciebie zawodnik. Z jaką motywacją wchodzić do tego pojedynku? W jaki sposób chciałbyś go rozwiązać? No rozwiązać tak, jak się walka potoczy. No nie da się zaplanować. Tak moim zdaniem jest, że się nie da zaplanować, bo to, że będę się pod zawodnika szykował, w każdej chwili może się wykruszyć. Karol się będzie tak szykował, tak jak jego, powiedzmy, walki mogłem oglądać, co jeszcze nie oglądałem, zazwyczaj nie oglądam swoich zawodników. Tam parę minut może przed tylko coś tam obejrzę, a tak to staram się tak robić. No co, tak jak mi walka pozwoli, tak będę walczył. I myślę, że będzie dobrze, zrobimy dobrą robotę. Warunki fajne do tego, żeby wejść do pojedynku bez tego stresu, bo gala w tym samym miejscu co zameldowanie, także nie będzie tych wszystkich nerwów, które są związane z dzieleniem szatni z innymi zawodnikami. Cieszysz się, że tutaj w Łodzi możesz zawalczyć pomimo tego, że w dalszym ciągu gdzieś obostrzenia pandemiczne trzymają? No pewnie, że tak. Ja dziękuję Filipowi, że mi dał kolejną szansę zawalczenia na Armii. Już pojedynek ten z Karolem Skrzypkiem, to już po ostatniej walce na Armii już chcieli mi dać, męczyli mnie, żeby z Karolem zawalczyć, no ale jakoś tak, no nie doszło do walki, no i teraz jak dogadałem się z Filipem, dał mi od razu Skrzypka, bez żadnego zastanowienia, no wziąłem tę walkę, po prostu chciałem zawalczyć dla Filipa, dla Armii, no też długo już nie powalczę, już mój wiek się trochę zbliża, a czy Karolowi chcę przytrzeć nosa? Nie, ja po prostu wychodzę, robię to, co lubię, to jest moje hobby, mój sport, lubię to robić, a ogólnie się zajmuję trenerką, a to, że ja sobie tak zawalczę, to już na dokładkę swoje takie zrobię i tyle. Żeby było wiadomo, że sobie trenuję, tam gdzieś się pokazać trzeba. No, bardzo skromnie, ale to też fajne podejście. Najlepiej pokazywać głośno to, co się potrafi w klatce, a nie gdzieś tam przed, żeby później w walce się spompować. W przypadku jestem, że tak naprawdę ja nie mam trenerów. Ja sam się przygotowuję do każdej walki, sam sobie plan treningowy, sam plan żywieniowy sobie robię, wszystko sam sobie podchodzę i tyle. No, to jesteś takim mocnym indywidualistą po prostu? Czy w garażu. Nie, no tacy też potrafią dojść na sam szczyt. No właśnie, no tak staram się i myślę, na tą chwilę na razie mi dobrze wychodzi. Bez żadnego trenowania z innymi trenerami, z zawodnikami nie ma. Wszystko sam robię w klubie ze swoimi zawodnikami i na razie myślę, że z taki rekord, jaki mam, to myślę, że darmo roboty nie robię i myślę, że na razie do przodu idziemy. To jest na pewno taki pojedynek o utrzymanie się w czołówce kategorii półśredniej Armia Fight Night. Karol Skrzypek praktycznie całą karierę tutaj walczy, ostatnio troszkę ze zmiennym szczęściem. Będzie też walka w 7-7, walka wieczoru pomiędzy Kamilem Szymuszowskim i Jackiem Bednożem. Czy dla ciebie to starcie jest w jakikolwiek sposób interesujące? Każde starcie jest w mojej kategorii 7-7, bo
może być taki plan, że ja z którymś z nich na pewno zawalczę. No, na pewno mogą chcieć, jak już jakby mi się udało teraz wygrać z Karolem, to nie wiem, czy nie będzie chciało mi Filip dać jakiejś walki trzeciej konkretnej, na pewno z Bednoże, czy tam z którymś z wygranych, bo to ta sama kategoria, czyli możemy się ganiać w tym momencie. Będziesz obserwował ten ostatni pojedynek. Tak. Fajnie, Adrian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ciekawa osoba, cieszę się, że mogliśmy się poznać. No i czekamy jutro na pojedynek, jak to powiedziałeś, garażowego indywidualizmu z chłopakiem z większego klubu. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w praktyce. Do stracenia dużo nie mam, a do zyskania bardzo dużo. Dzięki. Dzięki serdecznie.